Zobaczcie, to jest pieśń na Bożą chwałę. Słuchajcie, chciałbym przeczytać fragment Słowa Bożego. A gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za Nim dwaj ślepcy, wołając i mówiąc: zmiłuj się nad nami, synu Dawida. A gdy wszedł do domu, przyszli do Niego ci ślepi i rzekł im Jezus: czy wierzycie, że mogę to uczynić? Rzekli Mu: tak jest, Panie. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się ich oczy, a Jezus... przykazał im surowo, mówiąc: patrzcie, aby nikt się o tym nie dowiedział. Tak powiedział do ślepców dwóch Pan Jezus. Jak myślicie, co zrobili ci dwaj ślepi? Powiedzieli do Pana Jezusa: Panie Jezu, zamykamy teraz usta na kłódkę i nikomu nic nie będziemy mówić. Będziemy to trzymać wszystko w tajemnicy. Tak myślicie, że się stało? Nie. Tak się nie stało. Nie posłuchali Pana Jezusa, ale wiecie, co zrobili? A oni, wyszedłszy, rozsławiali imię Jego po całej okolicy. Czyli szli i zwiastowali dobrą nowinę o tym, co uczynił Pan Jezus w ich życiu. Zobaczcie, jak oni musieli być zdesperowani, kiedy Pan Jezus przechodził, jak oni krzyczeli: Jezu, Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami! Zmiłuj się nad nami! A skąd oni wiedzieli o Chrystusie? Bo wieść o Panu Jezusie rozchodziła się po całej krainie. I słyszeli, że jest ktoś taki jak Jezus Chrystus, nauczyciel, który chodzi i głosi Ewangelię, uzdrawia chorych, wypędza demony, słuchajcie, i czyni wiele cudów. I kiedy oni byli przy drodze, usłyszeli, że tą drogą idzie Jezus. Więc zaczęli głośno wołać: Jezu, Synu Dawida, Jezu, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. A kiedy Pan powiedział do nich: co chcecie, abym wam uczynił? Powiedzieli: abyśmy przejrzeli. Czy wierzycie w to? Oni powiedzieli: tak. I czy ty dzisiaj, stojąc na tym miejscu, wierzysz, że Jezus może cię uzdrowić? Bo może kolejny raz przychodzisz po kolejną zupę, po kolejną herbatkę, przychodzisz tutaj po to, aby spędzić sobie czas. Zobaczcie, czy ty wierzysz, że Jezus może zmienić twoje życie? Wiecie, ja byłem człowiekiem z pierwszej stron gazet, byłem bandytą, kryminalistą. Słuchajcie, moje życie to było jednym wielkim bagnem. Dlaczego? Bo w dzieciństwie, kiedy miałem 8 lat, znienawidziłem Boga, Kościół, Jezusa. Znienawidziłem ludzi, wszystko, co było na tym świecie. Dlaczego? Dlatego, że do mojego domu przyszedł alkohol. Mój tata przynosił alkohol do mojego domu i częstował moją mamę. I nie wiadomo kiedy razem stali się alkoholikami. Ale alkohol w naszym domu nie sprawiał miłości, ale ból i cierpienie. Bo ojciec bił mamę, znęcał się nad nami. A co niedzielę chodził do kościoła. Kiedy wracał pijany z kościoła, bił mamę, bił nas. Ja jako dziecko 7-letnie nie rozumiałem, dlaczego tak się dzieje. Mój ojciec, ten kochany człowiek, ten, który jest moim autorytetem, dlaczego tak się dzieje? Alkohol niszczył i zabijał całą rodzinę. Mój ojciec wiele razy klękał na kolana i mówił: Zosiu, dzieci, wybacz, nie wiem, co się stało. A na drugi dzień robił to samo. Bił mamę, bił nas. Co ja jako dziecko 7-letnie byłem winien? Co ja zrobiłem, że on stał się taki agresywny, że robił tyle zła i tyle cierpienia? A kiedy nas zostawił, zostaliśmy tylko z mamą. W naszym domu pojawiło się pełno wujków, którzy układali sobie życie z naszą mamą, ale jak sobie popili, bili mamę i bili nas. Kiedy dochodziłem do szkoły, dochodziłem w podartych ciuchach i głodny, dlatego że w naszym domu nie było jedzenia, nie było na ubrania pieniędzy, ale były zawsze na wódę. Kiedy miałem 11 lat, pierwszy raz w moim życiu się stało coś, co miało wpływ na całe dorosłe życie. A co się stało?
Siedziałem z koleżanką w ławce i byłem bardzo głodny. I ukradłem jej kanapki. I pamiętam ten dzień jak dzisiaj, kiedy jej ukradłem te kanapki, kiedy na przerwie jadłem te kanapki w ubikacji. I kiedy później z nią siedziałem w tej ławce i myślałem o tym, żeby tylko się nie spostrzegła. Ale kiedy się nie spostrzegła, na drugi dzień zrobiłem to samo, na trzeci to samo i tak dalej, i tak dalej. I nawet nie wiem, kiedy stanę się złodziejem. Tak jak ludzie uzależniają się od alkoholu, narkotyków, od bezdomności. Ja się uzależniłem od kradzieży i zacząłem kraść. I zacząłem od kanapek, a skończyłem na czym? Na strzelaniu do ludzi, na handlowaniu narkotykami i robieniu strasznych rzeczy. Dlaczego? Bo uwierzyłem w kłamstwo, że jestem do niczego, że tylko na sobie mam polegać, a cały świat jest zepsuty, że nie ma Boga, że Bóg to jakiś wymysł jest, że to jest ściema. Aż do momentu, kiedy sędzia powiedział, że uwolnił ten kraj od takiego człowieka jak ja i siedząc w więzieniu na N-kach, chodziłem po spacerze i przyszedł na spacer człowiek, który powiedział do mnie trzy słowa, które zmieniły moje życie, że Jezus mnie kocha. Ja tego człowieka zbiłem, zabrali go do szpitala, ale kiedy on leżał w szpitalu, on mnie nie przeklinał, nie złorzeczył, ale on o mnie się modlił i wołał, aby Chrystus zmienił moje życie. I długo nie trzeba było czekać, kiedy musiałem paść na kolana i zawołać do tego Chrystusa, o którym on mi powiedział. Miałem kolejną próbę samobójczą. Poderżnąłem sobie gardło i nie mogłem umrzeć. I kiedy byłem w stanie śmierci klinicznej, kiedy wróciłem do życia, przywieźli mnie z powrotem do więzienia, leżąc na łóżku, zastanawiałem się, waląc pięściami w ścianę, czemu ja nie mogę umrzeć. I wtedy Duch Święty przypomniał mi słowa, które ten człowiek do mnie powiedział, że Jezus mnie kocha i zawołałem: Panie Jezu, jeżeli to jest prawda, co ten człowiek mówi, pomóż mi, uwolnij mnie stąd, albo mnie zabierz. I stanął przede mną Chrystus, tak jak ja stoję przed wami, i powiedział: Synu, klęknij i wyznaj swoje grzechy. Kiedy padłem na kolana, zacząłem pokutować, wyznawać moje grzechy, winy. Zacząłem płakać, słuchajcie. Chrystus mi wyrwał serce, które miałem z kamienia, i wstawił nowe mięsiste. I wlał tyle miłości, że klęcząc, śpiewałem, radowałem się, wielbiąc Boga. Kiedy chodzi funkcjonariusz, wali w drzwi, krzyczy: wstęp, jak co tam się dzieje? Ja nie odpowiadałem. Dowódca zmiany przyszedł za tandą i mówi do mnie: co się dzieje, Piotr? A ja mówię: Jezus żyje, mieszka w moim sercu. I Bogu oddałem chwałę, radowałem się. Słuchajcie, zacząłem im zwiastować Ewangelię. I to jest coś pięknego. Skoro do mnie Chrystus przyszedł w więzieniu, dzisiaj przychodzi tutaj do ciebie. Zobacz, w jakim jesteś dzisiaj w więzieniu. Może w więzieniu alkoholizmu, narkomanii, bezdomności. Dzisiaj możesz być wolnym człowiekiem, ale to musisz krok zrobić do przodu. Jak nie zrobisz kroku do przodu, nikt tego nie zrobi za ciebie. Tak jak ja, słuchajcie, ja nienawidziłem chrześcijan. Ja nienawidziłem, ja pamiętam, jak przyszedł do mnie do celi człowiek, który był nawrócony. Jak on klękał się, modlił. Ja myślałem, że dostanę ataku. Zbiłem tego człowieka, wywaliłem go z celi. Ale pamiętam, jak on mi powiedział słowa, które przeszyły moje serce. Gepard, ty tego nie rozumiesz, ale jak zrozumiesz, żeby nie było za późno. I dzisiaj dziękuję Chrystusowi, że nie było za późno, że zrozumiałem, że się nawróciłem i upamiętałem. I dzisiaj Chrystus do ciebie mówi: upamiętaj się, odwróć się od grzechu, odwróć się nie od prawości. Słuchajcie, jesteście cenni, wartościowi, całe życie jest przed wami. Chrystus czeka na każdego z was. Chcę wyciągnąć was z tej ciemności. Chcę wyciągnąć z tego bólu i cierpienia. Ale tylko wtedy, kiedy odwrócisz się od grzechu. Kiedy spojrzysz na Golgotę, na krzyż. Kiedy spojrzysz na Chrystusa Jezusa, który jest Panem, Zbawicielem wszystkich ludzi. Niedługo ten czas się skończy, odejdziemy stąd i staniemy przed Chrystusem. Co wtedy Jemu powiesz? Czy nie miałeś czasu, bo musiałeś herbatę wypić? Bo nie miałeś czasu, bo musiałeś do fryzjera iść? Bo nie miałeś czasu, bo musiałeś, nie wiem, sprawozdanie napisać? Nie będzie wytłumaczenia. Jezus was kocha. On jest miłością. I z miłości do człowieka wszedł na ziemię. I dzisiaj, słuchajcie, jest dzień łaski, dzień zbawienia, dzień odkupienia. To jest dzisiaj, jest ten dzień.
kiedy Słowo Boże jest zwiastowane, kiedy Słowo Boże jest głoszone, dzisiaj jest dzień. Nie pozwól, aby szatan z buciorami niszczył Twoje życie, Twój dom i Twoją rodzinę. Zobacz moje, że Twoja córka płacze. Ja tak się patrzę na Was, słuchajcie, wielu z Was ma rodziny, macie dzieci i tak dalej. Wiecie, co się stało? Kiedyś moja córka, która miała 17 lat, pierwszy raz nawiązałem z nią kontakt i przyjechała do mnie do więzienia na widzenie. Kiedy zobaczyłem dziewczynę, która wchodzi, wiedziałem, że to jest moja córka, choć ją nie znałem w ogóle. Kiedy usiadła, zacząłem z nią rozmawiać, mówię: dziecko, wiem, że zawaliłem. Chcę teraz to wszystko zmienić. Ale patrząc się w jej w oczy, zobaczyłem co? Zobaczyłem ćwanie, narkotyki, że jest narkomanką. I mówię: Boże, dlaczego tak się działo w moim życiu, że ja w jednym końcu Wrocławia handlowałem narkotykami, a ona w drugim brała narkotyki. Mówię: Panie, przebacz mi. Mówię: dziecko, chciałbym Ci pomóc. Chciałbym zmienić coś. Teraz wiem, jestem innym człowiekiem, nie cofnę czasu, ale chcę iść naprzód, chcę Ci pomóc. A co moja córka powiedziała? Gdzie Ty byłeś, kiedy ja Ciebie potrzebowała? Gdzie Ty byłeś? I pamiętaj, takie samo Twoje dziecko Ci zada pytanie. Gdzie byłeś, kiedy ja Ciebie potrzebowałem, potrzebowała? Może Twoje dziecko dzisiaj robi włamanie, może Twoją córkę gdzieś gwałcą, może sięga po narkotyki. Upamiętaj się, wróć do rzeczywistości, wróć do życia. Zapomnij to o tym, co jest za Tobą. Spójrz w przód, spójrz na Golgotę, na krzyż. Spójrz na Pana Jezusa, który chce dzisiaj dotknąć się Twojego serca. Chcemy mieć taki czas, słuchajcie, że będziemy się modlić. Będziemy się modlić o tych wszystkich, którzy są chorzy, którzy są spragnieni, którzy są znękani, którzy czują ból, nieporadność. O tych wszystkich, którzy widzą bezsens swego życia.